Super wielki Gekson! Odezwij się, Greg. Tutaj Connor, odbiór. Gdzie się podziało moje walkie-talkie? Mam! Fuj, okropne. Odezwij się. O, widzę je. Dzięki, Lionel. Hej, Connor. A, czekaj. To znaczy, zrozumiałam, Connor. Odbiór. Hej, Greg. Co tam porabiasz? Sprzątam w pokoju. Mam tu mały bałagan. I mama nie pozwoli mi iść na paradę, jeśli nie sprzątnę. Parada będzie naprawdę super. Czekasz już na jaszczurkową platformę? Tak, to moja ulubiona. To weź się za sprzątanie. Ja idę do siedziby za Mają. To w razie, gdyby ktoś próbował zepsuć nam naszą paradę. Idziecie do bazy? Beze mnie? W życiu! Ale co z twoim pokojem? Spokojnie. Posprzątam ten bałagan później. Zresztą chcę zabrać kamerę na paradę. Pewnie jest w bazie. Tutaj nie mogę jej znaleźć. Okej, pijamersi, świat ratujmy! Nową zagadkę rozszyfrujmy! Nadeszła już noc. Nasza drużyna dzielnych bohaterów jest gotowa zmierzyć się z wszelkimi złoczyńcami, którzy jak zwykle chcą zepsuć wszystkim dzień. A Maja to teraz... Sabella! Tak! Greg to teraz... Connor to teraz... Cotboy! Miau! Czyli pizza! Zamęt? Gekson, tutaj jest taki bałagan jak u ciebie w pokoju. Mówiłeś, że to wszystko posprzątasz. Jasne! I zamierzałam to zrobić później. Widzę niuch od much Romea. A tu mam zmniejszacz. Miałeś położyć się w jakimś bezpiecznym miejscu. Tak, ja wiem, ale... W porządku. My będziemy pilnować, żeby parada się odbyła, a ty posprzątaj. Tylko nie baw się teraz gadżetami Romea. Okej. Ale to nie będzie zabawa, jeśli użyję zmniejszacza do posprzątania. Jestem Romeo i jak tylko posprzątam mój pokój, to przejmę władzę nad światem. Ciekawe, co robi ten przycisk. Au! Nasze łoczne żaby! Teraz to super zwiększacz! Wspaniale! Cześć wam! Gekson, kto ci to zrobił? Wiecie, chyba ja sam przypadkiem trafiłem się zmniejszaczem Romea. Tylko odwróconym. Jestem duży! Spokojnie, zaraz ci pomożemy. Nie, to naprawdę fajnie być wielkim. Wielkim Geksonem! Nie pozwolę nikomu zepsuć naszej parady. Jestem wielki! O-o, mamy kłopoty na terenie parady. Przecież to Luna! Do Gotauta! Jeden krok Geksona to teraz jeden super długi skok wielgaśnego geksozaura! Ta parada będzie moja, ćmy! Ukradniemy te wszystkie platformy i to ja zostanę królową parady! A teraz proszę o brawa na moją cześć! Napędzące piórka! Co się dzieje? Dzięki mnie migiem znajdziemy się na terenie parady! Całkiem niezłe wyjście, Pidża Śledzie! Co to ma być? To super wielki Gekson, który nie pozwoli, żebyś coś ukradła! Na pewno nie jaszczurkową platformę! Uwielbiam ją! Nic z tego! Jak tylko będę mieć wszystkie, to przejdę razem z paradą środkiem miasta i obudzę wszystkich mieszkańców! Łapcie go! W dzisiejszych czasach trudno o dobrą pomoc! Lunodesko! Ćmy, łapcie resztę platform i lećcie za mną! No dalej! Podnieście je! Za mało się do tego przykładacie! Nie
możemy pozwolić jej obudzić całego miasta, ale spokojnie, mam już plan. Chwila, też mam plan i to całkiem wielki. Gekson, co ty wyprawiasz? Chcę powiększyć ten kosz. Jeśli odpowiednio zmieni jego rozmiar, to będzie idealną pułapką na lunę jej ćmy. O nie! O tak! Szybko, Gekson, zmniejsz ją! Spokojnie, później to naprawię. Na razie muszę zająć się powiększaniem tego kosza. Uwaga! Wielki zieloniasty popełnił właśnie równie wielki błąd. Chwila, kto potrzebuje lunodeski, jeśli ma taką wielką ćmę? Ten super zwiększacz jest mój! Tylko mój! A teraz mogę mieć wszystkie platformy! Powiększę tylko inne moje ćmy! Zapomniałam jeszcze o jednym! Żegnam ozięble, lubię kręgle! Oj, teraz znowu jesteś tylko malutką zieloną jaszczurką! I co teraz zrobimy? Odzyskajmy zwiększacz, to znowu mnie powiększymy. Nie, Gekson. Najpierw musimy załatwić problem z wielkimi ćmami. Okej. Sovello, spraw, żeby ćmy cię goniły, aż uda nam się odebrać Lunie ten zwiększacz. Wtedy zwabisz je do Gekson'a, a on je zmniejszy. Świetnie, wielkie ćmy! Super! Hej, ćmy! Na pewno mnie nie złapiecie. Co? Nie! Wracajcie tu! Superko, to prędko! Ja to wezmę! Dzięki! Pamiętaj, Gekson, kiedy Sovella przeleci razem z ćmami, masz je zmniejszyć. Jasne, Codboy! Super, to ja lepiej sprawdzę, co z Luną. Hej! Właśnie wpadłem na pomysł, jak mogę ulepszyć plan Codboya. Ha? Tylko nie to! Nasz wąż bije! Gekson! Wszystko gra, Gekson? Tak. Czyli to ja wygrałam, Pidgea Kluski! Cała parada jest moja! Tylko moja! Trzeba zmniejszyć te ćmy. To nasza jedyna szansa. Ale znowu straciłem super zmniejszacz. Tam jest! I co mamy teraz zrobić? To wszystko moja wina. Przepraszam, że po sobie nie posprzątałem, gdy nabałaganiłem. Chwila! Czas być bohaterem! Ostrożnie, Gekson! Nie rób niczego, co może go rozzłościć! Muszę po prostu przykuć jego uwagę! Chodź, ptaszku, ptaszku, ptaszku! Tak! Codboy, musimy teraz dogonić Lunę! Bardzo dobrze, Gekson! O-o! Trzeba było to wszystko wcześniej posprzątać! Super Gekko siła! Myślisz, że to taka zabawa? Wspaniale! Codboy i Sovella mnie potrzebują, a ty poddałeś mi pomysł! Wszystkich platform nie wezmę, ale zabiorę przynajmniej twoją ulubioną zieloniastę, Lunodesko! Teraz nam już nie uciekniesz, Luno! Myślicie, że kilka puszek mnie zatrzyma? Najwyraźniej zmniejszyłam wam też mózgi! Siła!
świetnie, Gekson, ale jak mamy teraz złapać tego wielkiego gołębia? Okej, koniec z tym zwiększaczem. Czas odłożyć go do siedziby i to wszystko w końcu posprzątać. Pijamersi, możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! Jaki masz porządek, Greg? Wieki mi to zajęło. Ale teraz wszystko jest na miejscu i mogę już iść na paradę. O-o! Padnij! O! Przynajmniej Lionel znalazł moją kamerę.